Cześć, z tej strony ja, witam wszystkich serdecznie w kolejnych newsach z Armored Warfare. Zbliża się już koniec drugiej fali testów i mamy już sporo informacji, co się będzie działo w kolejnej. Mianowicie zostaną dodane czołgi, i nie tylko czołgi, pojazdy 8 tieru. Zobaczymy M1A1 Abramsa, TCC-czko, całkiem fajna konstrukcja. Będziemy mogli również pojeździć troszkę niemieckim sprzętem, jak widać, z konkretnym działem. No cóż, będzie tego naprawdę sporo. Myślałem, że będzie mniej dodawanych pojazdów co każdą falę, a tymczasem tutaj twórcy się nie cackają i dodają tego naprawdę dużo. Jest T90, proszę bardzo, jak ładnie wygląda, BMPT. Tutaj już coraz więcej pojazdów, które już powoli, co niektórzy znają, a tu proszę niespodzianka. Jest i nasz polski czołg rodzimej konstrukcji, oczywiście taki żarcik, ale te czołgi posiadamy i to w liczbie dosyć sporej, dlatego miło będzie sobie za sterami takiego potworka zasiąść i sprawdzić, czym nasi pancerniacy dysponują w naszych hangarach. Jeszcze nowy akcent, jest to włoska konstrukcja, włoska, dobrze. Będzie pewnie tutaj, z tego co czytałem wcześniej, dosyć lekko opancerzony, jak oczywiście na main tanki, ale wszystko wyjdzie w praniu, prawda? Wszystko zależy, jak on będzie jeździł, jak cofał, jak będzie można się kątować, czy to coś będzie dawało, czy nie. Jak działo się będzie sprawowało. Tutaj wiele rzeczy ma znaczenie w każdym pojeździe. I tutaj mamy ostatni Paladyn. Bardzo ładna nazwa dla czołgu, dla niszczyciela, dla armatohaubicy. Nieważne, co to jest. W każdym bądź razie ważne jest, że tutaj mamy akcent z RPG-ów wielu zaczerpnięty. No a teraz jeśli chodzi o to, co się będzie działo, tutaj paczyki są takie fajne, bo po 6 giga ważą. Zobaczcie, to co jest ciekawe, PVE będzie dodane. Bardzo to wiele osób interesuje. Jak to będzie wyglądało, bo czegoś takiego na przykład w konkurencyjnych produkcjach nie ma, dlatego może to być coś naprawdę klimatycznego, jeśli będzie fajnie zrobione, będzie może można jeździć w plutonie z kumplami i razem się bawić w jakieś ciekawe misyjki. Oby tak było, oby było wesoło i nie każdy lubi player versus player, niektórzy lubią grać na cudzysłowiu kompa i przy tym też się dobrze bawią, dlatego czemu nie? Kolejna rzecz na plus optymalizacja dla osób, które nie posiadają kompów za 3000 i więcej, a w końcu też jest takich osób sporo, a chciałyby sobie miło i przyjemnie pograć, dlatego bardzo to cieszy, że twórcy również grają o osoby, które nie modernizują co pół roku komputera. I cóż mamy dalej? Poprawiono matchmakera. Zobaczymy w praktyce. Ja jestem z aktualnego matchmakera bardzo zadowolony. Jest cała masa bitew, które rzuca na przykład same czwórki, więc dla mnie to jest coś niesamowitego, bo jestem przyzwyczajony do takiego balansu. Balans normalnie w wykonaniu tego typu gier to jest gra trójka na ósemkę i jest ok. Oczywiście żartuję, teraz już to się rzadziej zdarza, ale dalej są gęsto takie krzaczki, że gramy pojazdem, który nie ma w ogóle żadnych szans z pojazdami, które stoją naprzeciwko, a mimo to urzuciło go do bitwy, więc cieszy, że tutaj takich gier praktycznie nie ma, mimo że są to dopiero testy. Miejmy nadzieję, że ten kierunek zostanie utrzymany i pod tym względem gra będzie po prostu, jak dla mnie osobiście, idealna. Nic bym tutaj już nie zmieniał, nie ruszał, bo tylko można jeszcze zepsuć. Oczywiście spora ilość tutaj zmian w pojazdach, ale tutaj widzę, że co to jest, trójeczka, to też są jakieś niższe tiery, BMP dwójka jedynie trochę większa, a i tutaj im robią spoterków z tych wozów bojowych, i prawidłowo niech sobie spotują, czemu nie, a tutaj tam jedynki to mało istotne, i różne tam błędy tego typu. Jeszcze doszły tutaj jakieś naklejeczki, że znowu można dodawać, więc gra się rozwija i bardzo dobrze, tak więc Będę mógł pokazywać kolejne maszyny, a tutaj test się będzie kończył chyba właśnie na ten weekend, co się zbliża, dlatego znowu będzie przerwa i pewnie będę Wam pokazywał inne gry, zanim nie ruszy trzecia fala. To tyle, jeśli chodzi o nowości. Wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się, miłego dnia, cześć!